Zanim zaczniemy ten materiał, to chciałem serdecznie podziękować za wsparcie zrzutki na kamerę kolegom Remikowi i koledze Barneyowi 01. Także dziękuję Wam, chłopaki, bardzo. To miłe z Waszej strony. Cieszę się. Tu w tym powiem Wam, że a propos tej kamery, to w tej chwili no ona nie wiem, ona po prostu jest no, dobra, jak była nowa, ale teraz już coś się z nią dzieje. To, co mam, co nagrywam. Ekran mam podzielony na pół, w jakieś paski, nie wiem co tu się dzieje, ale zaczyna się po prostu licha sprawa z nią. Także Wasze wsparcie na pewno tutaj wiele, wiele dało, jeśli chodzi o zakup nowego sprzętu. Zapraszam też pozostałych do wspierania tego projektu. Świetna sprawa. Na pewno będzie to związane też z tym, że filmy będą lepszej jakości. Mam nadzieję, że to się nie będzie tak po prostu psuło jak to. Posłuży ta kamera dłużej, dużo dłużej, bo tą, którą mam, to lekko ponad pół roku, nie wiem, może tak jakoś i widzicie, coś tutaj się zaczęło dziać. No oczywiście moja wina, bo uszkodziłem ten obiektyw tutaj i jest ta plama taka, próbowałem to jakoś wygładzić, ale to się nie da, to jest taki odprysk, że nic tutaj z tym nie zrobię. No, natomiast bardzo dziękuję za te wpłaty i chcę też bardzo podziękować kolegom Mister Seba i Dawidowi z kanału Puszek XD, którzy pomysłami właściwie, to Mister Seba miał taki pomysł w jednym z komentarzy, Dawid podchwycił temat i zorganizowali tą zrzutkę, także zobaczymy, może wszystko będzie dobrze i taki zakup tej kamery, żeby to wszystko nam fajnie po prostu szło i były lepsze zdjęcia, w lepszej jakości. Może tutaj po prostu będzie też większa pamięć, będzie można więcej filmów wrzucić. No zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Nie mam w tym temacie żadnego rozeznania, ale jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do oglądania. Witajcie! Dzisiaj nie pokażę, co prawda, jak to zrobiłem, ale przygotowałem sobie tutaj rozsadę ogórka i pomidora. W sumie tutaj ta paletka tu jest ile? 24 sztuki rozsady dwóch gatunków pomidorów, to jest bawole serce i malinowy olbrzym. Natomiast w tych trzech paletkach są ogórki, różne odmiany takie jak Portal, Rodos, Hermes, Zephyr, Ikar i Tarot. Także to przygotowujemy. Pamiętacie, gdzie pokazywałem Wam wcześniej, przygotowałem stanowisko i zobaczymy. Dzisiaj jest 22 marzec. Rozsady przygotowane. Zobaczymy, jak to będzie, jak to powstanie. Ziemia przesiana przez bardzo gęste sito. Także zobaczymy, co to jest, bo wziąłem tutaj ziemię własną z działki. Nie kupowałem specjalnej. Także przesiałem i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Za parę dni zobaczymy, jak schodzą tutaj te ogórki i pomidory. Minęło parę dni. Jak widać, ogórki ładnie wychodzą, ale nie wszędzie. Tutaj, co? Tu jeszcze czekamy, tu czekamy, tu i tu. No jeszcze tutaj w tym miejscu i w tym. Natomiast tutaj troszeczkę wolniej to się dzieje. Tu jeszcze wolniej, bo tylko zaledwie jeden ogórek wyszedł. Ale pomidory już zaczynają wychodzić. Widzicie, tu jeden, tu nawet dwa. I tu jeden. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układało dalej. Ale szykujemy rozsady. Będę sadził jeszcze czosnek. Też Wam pokażę. Czekam tylko na główki, aż przyjdą. I na pewno będziemy czosnek też sadzili. Dzisiaj chciałem coś porobić przy 60. No ale w zaistniałej sytuacji śniegu tej wiosny, bo to trudno powiedzieć, że to już zimy nie ma, no ale nie było śniegu w zimie, jest na wiosnę. Zawsze coś. No w każdym razie dzisiaj pewnie pójdziemy lepić bałwana. Ale zobaczcie jeszcze zanim, no 60 niestety, ale chciałem Wam pokazać rozsady ogórków. Wychodzą powolutku. Tu zaczynają się przebijać, widzicie? To wszystko powyłazi.
Pomidory też powinny się już. O, tu widać, że się przebijają. O, tam wyszły. No także coś tutaj się będzie działo. No zobaczymy. Także dzisiaj, no, dobrze, niedobrze, ale nie będzie filmu z 60. Za to będzie taki krótka wstawka do filmu o rozsadach pomidorów i ogórków. No zobaczcie, tak wyglądają ogórki po kilku dniach, nie wiem, może tygodniu. O, tu niektóre po prostu trochę się spóźniają, widzicie, na przykład ten powoli zaczyna wychodzić. Jest tutaj takich kilka, tu na przykład jakiś powoli wychodzi, tutaj powoli wychodzą. Tutaj parę też nasion dosiałem. W każdym razie, no bo nie wiem, nie będę czekał. Jak wyjdzie więcej, to wyjdzie więcej, jak nie, no to tyle. Pomidorki tak wyglądają, wyszły prawie wszystkie. Ale jeszcze widzę, wychodzą na przykład tutaj. Także zobaczymy. Jeszcze dam im powiedzmy ze 3-4 dni i ten. Ale w międzyczasie, zobaczcie, tutaj tak wygląda mój stół z rozsadami. Tu mamy posianego pora parę dni temu i zobaczcie, już tutaj jest. Zaczyna coś się dziać. Tutaj, nie wiem, czy to zaraz, czekajcie, co to tutaj rośnie. Też por, dobra. Tak. Tu jest por. Tu, o, tu. Już powolutku zaczynają, o, tu wychodzić. O, tu następny. Tutaj wysiałem seler. Tu. I tu w tej paletce też, ale tu jeszcze nic się nie dzieje, nie widzę. Pewnie jeszcze dzień, dwa. No tutaj zrobiłem sobie rozsadę botwinki. Dobrze mówię? Tak, tu są buraki. Tu są buraki. Ale zaraz. Ja coś jeszcze nie wysiewałem przypadkiem. Bo tu są wysiane buraki. Ale dobra, powiem wam, że jeszcze wysiałem, słuchajcie, arbuza. I może ten arbuz jest tutaj. Na pewno nie. Tu jest seler, napisałem dobrze. No zobaczmy. Aha, nie, słuchajcie, dobrze, tutaj buraki, a arbuza wysiałem gdzieś indziej, bo go dałem w cieplejsze miejsce. No w każdym razie tą paletkę mam jeszcze wolną i będę chciał ją jeszcze czymś obsiać, ale jeszcze nie wiem czym. Dodatkowo będę siał bób. No i koper oczywiście, jak ogórki to i koper. To na tyle. Zobaczymy za parę dni, co tutaj się będzie działo. Słoneczko przyświeciło i zobaczcie, jak ogórki pięknie rosną. Tu dosiałem trochę pomidorki. A jeszcze tak, tu już mi wychodzi por. Zobaczcie, jak ładnie. Tu też. Tu arbuz. Jeszcze nie. Tutaj seler. Jeszcze nie. Tutaj buraczki. A tu poziomki. Zobaczymy, czy wyjdą. No, mija parę dni. Tu już nawet się pojawia seler. Widzicie? Zaczynają wychodzić. Tutaj już tej wielkości ponad 10 cm niektóre mają pory. Tutaj buraczki ładnie. O, całkiem fajny zestaw buraczkowy. Tu jeszcze, słuchajcie, dosiałem trochę ogórków, ponad 100 sztuk. W każde gniazdo dwa nasiona wrzuciłem. Tutaj jeszcze dosiałem około 90 pomidorów. I jeszcze w dwa ostatnie gniazda wsiałem słonecznik. Tutaj niech sobie lepiej po prostu, jak go będę miał do podlewania, bo jak go wysadzę w działkę, to
To może mi się po prostu, nie wiem, jest taka pogoda, susza, lipa taka jest, że głowa boli. Dzisiaj sprawdzałem jeszcze raz pogodę i rzeczywiście tu się nic nie zmienia. Około 8 maja dopiero zaczną być jakieś opady i rzeczywiście cały maj ma padać. Mniej więcej tu w tym moim rejonie, ale ma padać. Także lepiej to jeszcze niech sobie do tego 8 czy 9 maja posiedzi, może do 15, zobaczymy, a potem się zabiorę za wsadzanie to w grunt. Ale zobaczcie, tu jeszcze są moje ogórki, już takie całkiem sympatyczne. Już mają po 3 listki. Także proszę, o, to wszystko tak fajnie wygląda. Tutaj zaczęły arbuzy wyłazić. Spróbuję z arbuzami. Jeszcze zobaczymy, jak to się będzie tu miało. Tu też jeszcze ogórki. Tu pomidory. I tu dosiałem pomidory 2 dni temu. One pewnie jeszcze potrzebują trochę czasu, żeby wyjść. Może jutro, pojutrze, ale tak jak już będzie. No, to tyle z moich rozsad. Myślę, że to już wystarczy. I nie będę więcej robił tutaj rozsad, ale kto wie, jeszcze zobaczymy. Także to tyle z tego materiału. Z około 10 dni, może 2 tygodni, nie wiem. Nie patrzyłem, jak kiedy zacząłem to nagrywać, ale taki dla Was materiał. Trzymajcie się. Cześć!